Witaj. Zapraszam Cię dziś w podróż do głębin Twojej podświadomości, potencjału, który ukryty jest głęboko w Tobie. Potencjału do tworzenia, do kreacji, obfitości wszędzie wokół Ciebie. Zatem, aby zacząć, zamknij proszę oczy, siedząc wygodnie na kanapie lub fotelu, lub może leżąc na łóżku. To nie ma znaczenia. Ważne, abyś Ty czuł się wygodnie. I daj sobie tyle wygody i tyle komfortu, ile potrzebujesz, aby móc jeszcze głębiej wejść w stan relaksu i odprężenia. Spokojny oddech. Nie staraj się go wyrównywać czy kontrolować. Po prostu odpuść i obserwuj. Każdy swój świadomy wdech i wydech. Jak reaguje na świadomy oddech Twoje ciało? Kiedy wypełniasz je diamentową świeżością, a wydychasz wszelkie troski i dyskomfort. Wystarczy Twoja świadomość i intencja dla tego procesu. Kontynuuj spokojny, świadomy oddech i sprawdź, jak to jest, kiedy wydychasz powietrze lewą nogą, i wraz z wydechem czujesz to błogie odpuszczenie. I kiedy oddychasz prawą nogą, i odpuszczasz zupełnie, obie nogi w przyjemnym stanie nieważkości.
biodra, miednica. Pośladki przyjemnie opadają w dół, podczas gdy ty powietrzem wypełniasz brzuch i piersi stają się coraz lżejsze. Dryfują niczym piórka na wietrze, opadając w dół. I kiedy wydychasz powietrze, zapadasz się jeszcze przyjemniej. Lewa ręka. Relaks. Prawa ręka. Relaks. Całe ciało przyjemnie odprężone. Głowa, twarz, oczy. Każdy mikromięsień wokół twoich oczu zrelaksowany. Całe ciało w przyjemnym stanie komfortu i odprężenia. Za chwilę pogłębisz ten komfort jeszcze bardziej, kiedy zbierzesz całą tą błogość z twojego ciała do jednego punktu na czubku twojej głowy. I za chwilę wraz z wydechem otulisz się cały tą błogością. Od czubka głowy po palce u stóp. Teraz krystaliczny prysznic światła otula cię bezpiecznym, uzdrawiającym kokonem. Podczas gdy ty oddychając zatapiasz się głębiej, jeszcze głębiej. 10 razy głębiej zapadasz się w dół. 9, 8, jest bezpiecznie i przyjemnie. 7, 6, zatapiasz się. 5, czujesz pod stopami grunt Matki Ziemi. 4, błogie wibracje, najczystszy rezonans Matki Ziemi w
wciąga cię przyjemnie w dół. Trzy. Niczym roślina korzeniami w ziemię. Zatapiasz się zupełnie. Dwa. Jesteś już prawie pod ziemią. Jeden. Absolutna cisza. Brak bodźców. Ciemno. Słyszysz tylko jej puls. Matczyne tętno. Rezonans Schumana. Wokół ciebie, przez ciebie i w tobie. Miękka żyzna, odżywcza ziemia otacza cię niczym małe nasionko. Jeszcze maleńkie, ale pełne boskiego potencjału. Wypełnione całą kreacją wszechświata. I ty, skulona, schowana przed całym światem, ale czująca, czujący puls, życie, które jest w tobie. Właśnie tak. Będąc pod ziemią, pomyśl o swoim marzeniu. W którą stronę chcesz się wznosić? Którą drogą? Do słońca, do nieba. Jakie jest to twoje marzenie? Co takiego stworzysz, wykreujesz, wymarzysz? I teraz, zupełnie jak małe dziecko, które wysysa z mlekiem matki każdą kroplę miłości i błogosławieństw, tak ty weź z wdzięcznością, z mocy, energii Mamy Ziemi, wszystko to, co potrzebujesz dla spełnienia swojego marzenia. Zlokalizuj wszystkie drobne cząsteczki złota,
lśniące, świetliste elementy. Być może żyły wodne, które nasączą cię, wypełnią po brzegi błogosławieństwami dla twojego marzenia. Zwróć uwagę na wszystkie kolory, kształty. Całą tą magię potencjału, która napływa do twoich rąk, stóp. Serca. I kiedy poczujesz w sobie tą gotowość, aby iść ku swojemu marzeniu, aby samemu, samej tworzyć piękny, nowy świat, poczuj, jak zachęcany pulsem Matki Ziemi od dołu kręgosłupa w górę wzbudzasz w sobie tą energię do wzrostu, do twojego marzenia, do twojej kreacji. I powolutku, w swoim własnym tempie, wybijasz się ponad ziemię, niczym przepiękna młoda roślina na wiosnę. Puszczasz pędy, zapuszczasz świadome korzenie i kreujesz. Otula cię blask słońca, ciepły i przyjemny, i czasem drobny deszczyk zrasza cię swoją obfitością i blaskiem. A silne wiatry i burze są jedynie inspiracją i zaproszeniem do umacniania się na swojej ścieżce, którą świadomie wybrałaś. Ponieważ takie właśnie jest twoje przeznaczenie. Piękne życie i spełnione marzenie. Stań świadomie. Poczuj stopami
ziemię, która cię trzyma. Ugruntuj się w swoim marzeniu, w swojej kreacji i rozejrzyj się wszędzie wokół. Niech Matka Ziemia daje ci inspirację. Bo tak naprawdę wszystko wokół chce żyć. Każda roślina, każde zwierzę, żywioły w nieustannym ruchu ku życiu. I odnajdź teraz przed sobą jabłoń. Tę najpiękniejszą, największą, najbardziej dostojną. Podejdź do niej, dotknij ją. Stań w jej cieniu. Popatrz na słońce przebijające się między zielonymi, seledynowymi listkami, ogrzewające swoim blaskiem dojrzałe jabłka. Jabłoń wzięła od Matki Ziemi tak dużo wartości odżywczych, tak dużo energii, ile potrzebowała do wzrostu, do najpiękniejszej kreacji siebie. Napiła się wody, naoddychała powietrzem, ogrzała w blasku słońca. I ugruntowała korzenie w błogosławionych wibracjach ziemi. Obsypała kwiatami wszystkie gałęzie. Nie porównując się do innych drzew czy kwiatów w ogrodzie. Nie żałując, że niektóre kwiaty zostały zdmuchnięte przez wiatr. Z otwartymi ramionami przyjmowała wszystkie pszczółki, owady, ptaki, które do niej przylatywały. Gościnnie pozwoliła im uwić gniazdo w swoich konarach. A na jednej z gałęzi znalazło się nawet miejsce na huśtawkę, aby wzbudzać tą dziecięcą radość, która jest tak bardzo życiodajna i potrzebna. Później na jesieni obsypała się cała jabłkami. Najpierw zielonymi. Później zaczęły się rumienić, kiedy dojrzewały.
bez analizowania, bez oceniania, ile tych jabłek, czy wystarczy. Po prostu tworzę. Wciąż na nowo. I z roku na rok rośnie w siłę, w mocy kreacji, obfitości i życia. Życie jest obfitością, fraktalną energią, która niczym miłość mnoży się poprzez dzielenie. I ty też kreuj swoje marzenie. Stwarzaj. Popatrz, jak z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, coraz więcej, coraz bardziej pomnożone to twoje marzenie. Ugruntowane w Matce Ziemi. Z szacunkiem i miłością do każdego stworzenia. Bo obfitość i dobrostan, tak jak miłość, nigdy się nie kończy. Wręcz przeciwnie. Naturalnie rośnie, tak jak ta jabłoń, tak jak ten ogród wokół niej, tak jak ty urosłeś, stałaś się dojrzałym człowiekiem, dorosłym. I nieustannie wzrastasz. Tak też twoja kreacja, cała obfitość wokół ciebie i dobrostan, który sam wykreowałeś swoim marzeniem. Pod dostatkiem. Miłości. I błogości wokół. Dostatek życia. Do przeżycia. A wokół tyle inspiracji, tyle natchnienia do tworzenia. Dlatego teraz oprzyj się, proszę, plecami o tą piękną jabłoń. Poczuj życie, które w niej płynie. Całą obfitość i moc kreacji, która przez nią przepływa. Z wdzięcznością
za ten obraz, za to doświadczenie, lekcję, którą daje nam przyroda. Z błogosławieństwem przyrody ruszaj śmiało przed siebie. W wybranym przez ciebie kierunku. Najwłaściwszym dla twojej duszy, dla spełnienia twojego marzenia. Ruszaj śmiało. Ścieżką przez obfitość lasu, w którym orzechy, jagody, maliny i złoty miód przez obfitość łąk, pachnących ziołami, złocących się polami słoneczników, a każdy jeden z nich wśród złotych płatków nieskończone potencjały nasion. Rozejrzyj się wszędzie wokół. Tyle potencjału, obfitości, dobrostanu. Tyle tego wokół, ile życia w tobie. Ile pomysłów i boskiego natchnienia do tworzenia w tobie. Zatem śmiało bądź artystą swojego życia. Kreuj pomyślne doświadczenia. I śmiało, z błogosławieństwem całego pięknego świata wokół ciebie. Śmiało spełniaj marzenia. I za chwilę, kiedy otworzysz oczy, i zaczniesz tworzyć świadomie swoje życie, idąc dumnie i godnie ku spełnieniu własnych marzeń. Popatrz jeszcze na każdy dzień, każdą godzinę, minutę swojego nowego życia. Jak to jest? Poczuj, jak to jest.
być spełnionym. Być spełnioną. Pełnią. Obfitości od wewnątrz, promieniując radością tworzenia do świata. Wtedy Ty jesteś Bogiem w działaniu. Wtedy Ty jesteś godnym, godną reprezentantką źródła, synem, córką wszechświata, które tworzy tutaj nowy raj. Zatem śmiało ruszaj, pobiegnij, zatańcz ku swojemu przeznaczeniu, ku swojemu marzeniu. Ponieważ kiedy za chwilę otworzysz oczy, moc, wibracja tego marzenia już się zamanifestuje. 1, 2, kiedy Ty zaczniesz działać, 3, ku spełnieniu tego marzenia w materii, teraz.